Dzień dobry tutaj. Branżowisko po raz dziewięćdziesiąty. Dzień dobry, prawie że jubileuszowo. Znaczy, ja, dla mnie każdy odcinek to jest jubileusz, więc tylko się cieszyć. Kilka fajnych tematów mamy. Pierwszy. Jak zawsze, nie inaczej. Jak zawsze, ale pierwszy mnie strasznie zaciekawił, mimo że nigdy nie sprzedałem żadnego okna, to z zapartym tchem czytałem te informacje, które przygotowało Centrum Analiz Branżowych w swoim nowym raporcie na temat właśnie ścieżek zakupowych Polaków, czyli jak Polacy kupują okna. No i powiem Ci szczerze, że kilka informacji mnie bardzo zaskoczyło. Wyobraź sobie, że Polacy, 67% właśnie Polaków, poszukuje okien w punktach sprzedaży i odwiedza dwa lub trzy sklepy. Jedynie co siódmy inwestor odwiedza co najmniej cztery punkty sprzedaży handlowe. A pięć to, to już jest totalny jakiś tam wyjątek, mało kto to robi. I tu jest ciekawa sprawa, bo wyobraź sobie, że ten pierwszy punkt sprzedaży to już jest często ta decyzja zakupowa. Czyli mm -hmm, mimo, mm -hmm. że teoretycznie odwiedzamy pierwszy, drugi i trzeci, to wielu z nich już po tym pierwszych odwiedzinach już podejmuje decyzję zakupową, bo to już jest co piąty klient, który w ten sposób działa. To, sporo. to sporo. Natomiast zaskakujące rzeczywiście dla mnie, że klienci yy, ograniczają się do trzech punktów. Podejrzewam, że jest to związane również z gęstością e, punktów w ich okolicy czy jakiś tam, no nie wiem, jeden polecony, jeden, którego może kojarzą albo widzieli gdzieś po drodze do domu e, albo w bliskiej okolicy e, taki salon e, stosunkowo mało. Myślałem, że będzie więcej, e, ale to jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość, bo e, albo oferty tak bardzo się nie różnią i oni dochodzą do wniosku, że w sumie Pierwsza decyzja, pierwszy wybór był, był najlepszy. No, ale to by oznaczało, że jeżeli 20% klientów przy pierwszym salonie już podejmuje decyzję zakupową, tak? Tak powiedziałeś. Tak, tak jest. Co piąte? Mhm. To to by oznaczało, że nasze działania marketingowe mające na celu ściągnięcie tego klienta do naszego salonu mają dużo większą wartość niż by się wydawało. Tak, tutaj można taki wniosek wyciągnąć, że najistotniejsze dla producenta okien jest ściągnięcie klienta do salonu, bo już mamy wtedy no, teoretycznie pewność, że co piąty wtedy podejmie decyzję zakupową. Czyli to przekonywanie do produktu powinno nastąpić znacznie wcześniej, to przekonywanie powinno spowodować, że ja przyjdę do tego, a nie innego salonu, bo jest duże prawdopodobieństwo, że wówczas już uda się... No, sprzedać klientowi te okna. Z drugiej strony, jeżeli co piąty klient po pierwszej wizycie w salonie decyduje się na zakup, no to to nam też pokazuje skuteczność niektórych handlowców, którzy nie wypuszczają tego klienta, tylko jak już go złapali potencjalnego, to ten potencjalny staje się rzeczywistym klientem. No, to prawda. Co ciekawe, małe różnice między młodszymi odbiorcami, czy młodszymi klientami, a starszymi 50, plus, różnice są niewielkie. Dokonują zakupów w bardzo zbliżony, podobny sposób. Tak, bo tutaj mam też taką informację, że 60% osób powyżej 40 roku życia szuka informacji na temat okien w internecie. I tak naprawdę jedyne takie niuanse się tutaj różnią, że ci starsi w troszkę innych źródeł internetowych szukają niż ci młodsi. Ci młodsi bardziej polegają na mediach społecznościowych, yy, są też yy, takimi lepszymi odbiorcami reklam w internecie. Z kolei ci starsi... Oni szukają również w tym internecie informacji, ale to są strony internetowe producentów, to są jakieś portale budowlane, więc teoretycznie wszyscy w tej sieci tych informacji szukają, ale no nie, nie można zaniedbać żadnego kanału dystrybucji treści internetowych, żeby no przekonywać do siebie inwestorów. Też dobrą informacją jest, że aż 60% osób poszukuje informacji w internecie. Przepraszam, to jest więcej osób na pewno, ale tu jest 60% osób powyżej 40 roku życia. Czyli grupa odbiorców wydawałoby się trochę bardziej tradycyjna, a mimo to informacji szukają w internecie, w różnych częściach tego internetu, ale, ale jednak. Więc no, polecam zapoznać się z całością raportu. Tak, no ten raport to jest śmierzynka. I ten akurat odpowiada, na, odpowiada nam na pytanie, jak kupujemy okna. Ale ja już y, znam y, jakby tajniki tutaj prac nad kolejnym raportem, bo okazuje się, że już w lutym będzie bliźniaczy raport dotyczący sprzedaży drzwi zewnętrznych, więc również. Wtedy poznamy te tajniki ścieżek zakupowych Polaków w przypadku tej kategorii produktowej. No i ten raport odpowiada na naprawdę bardzo fajne pytania, które wielu, którzy handlują stolarką, muszą sobie zadawać, bo tutaj mamy odpowiedź na pytanie, jak zachowuje się klient w procesie dochodzenia do decyzji zakupowej, jak, gdzie szuka tych informacji jak przebiegają poszczególne etapy w procesie decyzyjnym, co wpływa na niezadowolenie ewentualnego klienta, żebyśmy też wiedzieli czego unikać, jak ułożyć ścieżkę zakupową, po której przybyciu klient no, będzie zadowolony, będzie usatysfakcjonowany, więc tutaj też jakby można mieć wpływ patrząc na takie badanie na jakość sprzedaży, a jakość sprzedaży może wpłynąć później na wyniki sprzedaży. Więc... Wydaje mi się, że raport e, strzał w dziesiątkę i e, najczęściej jakby decyzje e, czy nadzór nad... Tworzeniem raportu sprawuje Maksymilian Nie rozumiem, więc podejrzewam, że była to również jego inicjatywa. Wydaje mi się, że strzał w dziesiątkę, dlatego że już w międzyczasie mnóstwo pytań nie widziałem, jakie z rynku spływają odnośnie raportu i jego kolejnych edycji. Co do drzwi, mój mały typ. Myślę, że klienci ograniczają się do jeszcze mniejszej ilości salonów, aniżeli w przypadku okien. Tak zgaduję. Tak też obstawiam, że może być. I już sobie tak w porozmowie jestem wstępnej z Maksymilianem i uznaliśmy, że to będzie jeden z wątków najbliższego wydania plusów-minusów, czyli pierwsza środa lutego. Dobrze. Kolejny temat, kolejny temat to jest wydarzenie, które tuż świeżo za nami. Czwartek 20. to był 20, 20 21. 21 stycznia e, odbyło się webinarium pierwsze na temat nowości 2021 roku. E, blisko 200 osób na żywo z nami e, podczas tego webinarium ponad 120 do samego końca czy 140. 130 na. było takim. Ja bo wiesz, w różnych momentach patrzyliśmy chyba na te licznik no, no. i już nami mówiła, że e, taki pik było, był taki 130 osób, łącznie jakby za, zaglądnęło do nas około 200 osób, tak wynika z naszych statystyk, ale ten właśnie współczynnik jakby utrzymania uwagi. Utrzymanie uwagi musiał mhm. być bardzo wysoki, bo dopiero taki pierwszy spadek mieliśmy w dosłownie dwóch czy trzech ostatnich minutach tego webinarium, więc to też świadczy o tym, że no, te rzeczy, które zaprezentowaliśmy na nim, bo przecież to nie, nie dzięki nam, bo no my tak, głupoty tak. gadamy, ale właśnie te wszystkie produkty musiały być na tyle ciekawe, że ludzie czekali do samego końca, żeby zobaczyć co branża przygotowała na ten sezon. No, tak naprawdę jak zaczęliśmy Hyde Park, to dopiero wtedy rzeczywiście zaczęło się rozłączanie. Ale nie wiem, czy zauważyłeś. Ten Hyde Park wcale w pewnym momencie też nam się zatrzymała liczba na 80 i nie schodziła. Tak, tak, tak. Więc no, chyba też to pokazuje, jak się stęskniliśmy za sobą wszyscy. Brakuje nam jednak tych takich spotkań branżowych, więc przynajmniej tutaj jest przez moment okazja, żeby nie wiem, pożartować, wymienić jakimiś doświadczeniami na czacie, więc no. Ja mam nadzieję, że w końcu będą jakieś pierwsze spotkania za niedługo albo zaszczepionych i ozdrowieńców przynajmniej albo jakąś taką inicjatywę będzie trzeba wymyślić, żeby w końcu branża mogła się spotkać na żywo. Bardzo fajne premiery za nami, między innymi światowa premiera How to Move, która została przygotowana we współpracy z Mako, jest w ofercie Mako. Myślę, że to może być taki moment przełomowy e, dla wielu producentów. E, fajna premiera od e, systemu, m, który będę współpracuje z Hautal Move, tak. e, czyli, czyli oczywiście profili e, plasujących ich rozwiązanie między HST a PSK. E, Nowości z Aluprofu mieliśmy, czyli też ten najnowszy system który już spełnia te wszystkie wymogi postawione przed producentami na 2021 rok. Co tam jeszcze było? Soezy, Technos, Winghouse. Soezy w, on... w ogóle było dosyć skomplikowane, czy może niedokładnie coś przekazaliśmy. Ja przyznaję tutaj trochę temat zaniedbałem. Mianowicie był to system przesuwny, Ten ale narożny. Tak. Znaczy w ogóle było o systemie e, przesuwnym e, o systemie slide, ale pojawił się tam również wątek dotyczący okien e, okien pionowych i wymiennych nakładek. I ja trochę te wątki Drzwi, e, drzwi. Nie, bo były również, było również pięć przekroi okien na obrazkę. tak, rzeczywiście. I ja tam coś e, pomyliłem, czy błędnie informacje przekazałem, a o drzwiach e, z kolei e, przy przekrojach pomyliłem stronę wewnętrzną z zewnętrzną, e, te wymienne panele, mhm. że można sobie jakby zmienić całkowicie wygląd. Magnetyczne jakieś te... te, te. Tak. Mhm. E, w związku z tym tutaj jakby e, moja drobna pomyłka. I druga rzecz, trochę nieprecyzyjnie o filmie, firmie Allegion mówiliśmy, no bo tu jakby oczywiście chodziło o rozwiązanie firmy AXA, która należy do grupy tak, Allegion. Tak, tak. Tym niemniej wydaje mi się, że większość osób zrozumiała, tym bardziej, że podaliśmy tam jedną rzecz, której, której prekursorem była firma AXA. I ostatnia firma, której nie wymieniłem, to Dormakaba, która też pokazała swoje rozwiązania bez, bez dotykowego dostępu też wpisujące się mocno w dzisiejszy czas. E, oj tak, tak, też fajne były. I ta zaskakująca e, nakładka, naklejka na klamkę. Naklejka, tak, nie dziana, e, bardzo, bardzo prosta, drobna rzecz, a, a no, myślę, że ciekawa. E, była e, aplikacja od WingHausa, mocno zaktualizowana względem e, premiery, która miała miejsce w zeszłym roku. E, no i co jeszcze mieliśmy? Mieliśmy jeszcze... Teknosa z, z nową powłoką, która jest no fajną alternatywą do foliowania profili. No i w zasadzie, w zasadzie to były te, te produkty, 8 firm bodajże produktów było więcej z 11, 11 tak. tak. 11 produktów. E, wszystko w czasie udało się wyjątkowo. E, bez żadnych tam wpadek technicznych, wszystko zgodnie z planem. Na kolejnym widzimy się w lutym. 11 lutego, tak. 11 lutego i to będzie o produktach gotowych. Tak. Okna, drzwi, osłony, bramy. Natomiast zapis tego pierwszego webinarium będzie zamieszczony na naszej stronie internetowej już w tym tygodniu. No Więc właśnie. jak ktoś nie a mógł, czy, to będzie mógł obejrzeć. A czy udostępnimy kolejny, to się zastanowimy. Bo to tak. jest też kwestia tego, że zależy nam oczywiście na uczestnictwie yy, na żywo, czy na uczestnikach na czacie. Yy. No, w czasie rzeczywistym, tak? Więc zastanowimy się, czy kolejne. Te obiecywaliśmy, że będzie, więc będzie. Tak, ale wiesz, sam fakt, że już ludzie pytają, czy będzie, i mają spore opóźnienie względem tych, którzy oglądali to na żywo, no to już właśnie samo uczestnictwo na żywo daje ogromną przewagę tego, że jako pierwsi dowiadujemy się wtedy o tym, co nowego jest na rynku, nie muszę czekać, aż coś się pojawi w ramach retransmisji. Twoją drogą to była dla nas naturalnie dobra informacja, że tak duża liczba uczestników brała udział w wydarzeniu, bo mm, wydarzenia online webinaria bardzo traciły na jakości. W ostatnim czasie na ilości uczestników to już nie, nie jest tak samo świeża forma, jak była rok temu. Tak. Więc to, że jest utrzymana uwaga i Utrzymana liczba odbiorców z zeszłego roku, moim zdaniem, jest dobrym prognostykiem. Tak, to, to, to cieszę. E, no i jeszcze jedna e, informacja z takich e, większych. E, no, tak się złożyło jakoś, że te trzy większe informacje pochodzą z naszego podwórka. E, to dobrze, to jesteśmy źródłem najlepszych informacji tygodnia. <laughs> e, styczniowy numer forum branżowego, który prawdopodobnie już do większości z Was tak, dotarł. Czyli a... ten taki z nową piękną winietą. No, zawiera ciekawe treści. Tu są te treści. Jakaś taka tabelka by się wydawało, Nic ciekawego. A jak już to ciekawe treści w tej tabelce? Wyniki 2000 producentów stolarki działających w Polsce, ich informacje o dynamice, tak? Dobrze, mówię? Z 2000 producentów, a znaczy 2000 producentów przeanalizowało Centrum Analiz Branżowych i na podstawie właśnie ich wyników sprzedażowych i tak dalej udało się na tej podstawie wytypować setkę a to jest setka najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw, no to jest porównanie lat 2018 do 2019 i to jest mega fajne, że wtedy pojawiają się firmy, o których byśmy... Być może nie wspomnieli normalnie, uh -huh, bo uh -huh. to są często mniejsze firmy, bo one mają większą dynamikę wzrostu niż ci absolutni giganci często. No i tak też jest tym razem. Na stronie internetowej opublikowaliśmy pierwszą piątkę, to myślę, że tą piątką możemy się tutaj podzielić, a resztę no to zachęcamy do lektury miesięcznika Forum Branżowe. E, co ciekawe, e, lider alu projekt wzrost 161% do 28,4 miliona. E, natomiast e, co ciekawe, nie jest to ranking zdominowany przez dostawców. 25 dostawców, 75 producentów. Tak. Mhm. E, co więcej. No to przeczytajmy może tą piątkę. Proszę. Oprócz wspomnianego Alu projektu mamy Akant, to są 132% dynamika wzrostu. Potem mamy Intenso Dors 118%, DFM Dors 98% i... WinTact 92,9%. A jaki mamy wolumen przy DFM Doors? DFM Doors to już Ci mówię. Przedaż 2019, 20 ile? 29 milionów. 29 milionów. To jest chyba spółka Mercoru, prawda? Tak, i tu mamy różnicę o 14 milionów złotych, więc dobry naprawdę wynik. I jakbyśmy popatrzyli na dynamikę wzrostu sprzedaży, ale w wartości no, tej sumy, którą się udało osiągnąć, to wtedy byłoby to 38 miejsce z tej setki. Zatem cała setka do znalezienia w forum branżowym. Od razu podpowiem dla niecierpliwych, strona 15 i strona 16. Ciekawe informacje. Oczywiście niedługo niedługo. No, będą zbierane wyniki za rok 2020, więc powstanie na pewno w drugiej połowie roku e, lista najdynamiczniej rozwijających się firm e, względem 20, względem 19, tak? To będzie na to aktualizacja. Natomiast rozmawiałem z Maxem, że w tej chwili szukuję między innymi listę największych producentów bodaj, więc poznamy tych największych na, na, na polskim rynku. I w marcu nie, i w kwietniu kolejne będzie zestawienie, więc tych takich ciekawych zestawień przygotowanych przez centrum analiz branżowych, no jeszcze kilka, w tym pierwszym półroczu nas czeka. Dobre, dobre informacje, dobre dynamiki, warto się zapoznać, bo no, duże, duże liczby są to i to nie są właśnie wzrosty rzędu z 2 do 4 milionów czy z 2 do 10, tylko no, jak słyszeliście chociażby z 14 do tam 28 chyba. Tak, no, na drugim miejscu Akant, no, to, to jest w ogóle skok o 50 milionów, więc no, to robi włożenie. E Przechodzimy do następnych tematów. Następne tematy e, oczywiście pochodzą e, z branży, od firm. E, mamy pierwszą informację od Aviluxa, który za, zakończył e, miniony rok e, przychodami w wysokości ponad 100 milionów złotych. Tak, rozmawialiśmy o tym już swego czasu, że rzeczywiście ta bariera y, no, uda się ją pokonać. Teraz mamy potwierdzenie tego, że tak się stało. Ale to nie jest ostatnie słowo powiedziane przez Avilux. Avilux chce się rozwijać, więc no, kolejne inwestycje szykuje, żeby zwiększyć swoje moce produkcyjne. Powstanie hala do produkcji aluminium, więc kolejna firma potwierdza nam ten, ten trend. Nie wiem, czy pamiętasz, mówiliśmy między innymi o Bertrandzie, który tak. tak samo funkcjonuje inwestuje w hale do aluminium. W ostatnim podcastie, praktycznie w każdym odcinku mamy kogoś, dobrze mówię, że w Pagenie również do aluminium hala powstaje. Tak, że każda, tak naprawdę ja mam wrażenie, że każda firma, która w tej chwili inwestuje w nowe moce produkcyjne, w tyle głowy ma, że część tych mocy przynajmniej powinna być poświęcona na produkcję stolarki aluminiowej. Czasami jest tak, że um, wtedy w nowych halach pojawiają się nowe maszyny do PCW, a w starych się pojawiają nowe do aluminium. Czasami nowa no hala tak, jest tak, budowana właśnie na potrzeby tylko i wyłącznie mm -hmm. aluminium. Ale widać, że ten trend jest niezmienny. Ogólnie rzecz ujmując, można przyjąć, że dla większości firm z naszej branży aluminium jest tutaj teraz priorytetem rozwoju. No i jak w tych okolicznościach, powiedzmy, Paweł, aluminium ma nie rosnąć? No, nie ma innego wyjścia. Tym bardziej, że znaczy z naszej perspektywy branży. Cieszy to, że jednak jest wyższa marża na aluminium, można więcej na tym zarobić, więc wydaje się, że no, w kontekście eksportu i też polskiego rynku powoli uda się przekonywać do aluminium Polaków. Tym bardziej, że no, te mity typu zimne aluminium tak, to, tak, to, to już są mity, które padły, już zapominamy o nich. Inwestorzy już też wiedzą, że to w tej chwili już nie jest zimne aluminium. No i teraz jest tylko kwestia tego, żebyśmy mieli też budżetowe jakieś w tym momencie rozwiązania, a takie się pojawiają. No chociażby podczas premiery na webinarze te budżetowe jakby rozwiązanie Aluprofu, czyli w miarę tani system, taki podstawowy można by rzec, mhm, który tak. i tak spełnia właściwe wymogi obecnych czasów. No to to pokazuje, że zaczyna nie być mega jakimś takim luksusowym tym materiałem aluminium, może się drewno nim stać a y, to już będzie bardziej kwestia i estetyki, być może możliwości technicznej, bo ktoś jak sobie wymyśli wielkie HS-y, no to wiadomo, że musiałby postawić na aluminium w tym momencie. Rozmawialiśmy o tym też podczas Hyde Parku, więc y, myślę, że wiele osób się zna, zna nasze zdanie na ten temat. E, ale jak jesteśmy przy aluminium, to przejdźmy do Kent. E, w Kentach e, prawdopodobnie, e, znaczy tak, tak się stanie, no, powstaje nowa siedziba e, firmy DEA Polska. Jest ale to podoba produkt, mi się właśnie, jakie miałeś skojarzenia. Kenty, grupa Kenty, aluminium, ale jesteśmy jednak w, w, w automatyce. W automatyce. Ładne, tak. Ładne. Dea Polska, Producent automatyki do bram, drzwi i szlabanów, wyprowadza się z Imielina właśnie do Kęt. Tam też powstanie biurowiec, magazyn wysokiego składowania. Wrzesień tego roku to jest planowany termin. Hala o powierzchni ta, hala wysokiego składowania 400 m2, biurowiec 240. Tam również oczywiście standardowo, według najnowszych standardów, sale szkoleniowe, showroom. To chyba każdy, kto teraz buduje, bierze pod uwagę to, że to ma być nie tylko miejsce do siedzenia przy biurkach. Tak, no i dlaczego Kęty? No, jednym z argumentów jest bliskość Bielska-Białej, drugim jest bliskość aglomeracji śląskiej albo. Komuś. Co to za argument, że bliskość Bielska-Białej? Mm. No tak no, się zastanawiam. Masz wtedy ciekawych partnerów do współpracy ewentualnie. A, no prawda? chyba, że tak, no bo wiesz, no, to tak jakbyś mi powiedział, nie wiem, bliskość Sandomierza. No. No, Okej, okay, no wirtualnie to brzmi dla ciebie. Ja jakby w dzieciństwie często bywałem w Bielsku-Białej i powiem ci, że to. Akurat, Na Śląsku to jest argument. Y, tak, y, bardzo się rozwinęło to miasto, wielu Nie no, jest ludzi, fajne, jakby nic tak. nie ujmuje, lu, lubię, jest fajne, I ono miłe. Ono się mocno jakby też wzbogaciło, tam dużo jakby bogatych ludzi ze Śląska zaczęło się budować w górach właśnie w okolicach Bielska Białej, więc myślę też, że nawet sam rynek taki lokalny może być tam dosyć ciekawy, no jednak domy to... Jakby drogie domy, to też automatyka do nich, ale tutaj też ważnym argumentem jest właśnie bliskość całej aglomeracji śląskiej, więc no, też ważne rynki. No i też no, bliskość naszych południowych sąsiadów, bo logistyka wtedy transportu towarów do Czech i na Słowację no, jest o wiele łatwiejsza. Okej, okay, no zawsze każdy może mieć jakieś swoje skojarzenie, czy jakąś swoją myśl, no jakby. Pierwsza, e, pierwsza myśl e, na temat... Ciągle z grupą kętem masz te myśli. Nie, no, pierwsza myśl, bliskość Bielska-Białej. No, wiesz, no, co to za argument? no Jakby tam co najmniej jakieś... Y, z znaczy, Centrum Wszechświata było. Znaczy, yy, w rozmowie z yy, DA. No to... <laughs> się na mnie ludzie po prostu <laughs> poobrażają. No z Bielska za tą... Białej na pewno. Wszyscy, co mieszkają w Bielsku Białej się poobrażają. Bielszczanie, proszę tutaj łagodnie potraktować tego człowieka. On nigdy w Bielsku wcześniej nie był pewnie. Byłem, e, e, byłem. E, nawet e, powiem Ci, że jest to fajne miejsce do życia. E, ja lubię góry, e, lubię to ja zimą ci powiem, szczególnie. Powiem żeby udobruchać Bielszczan w tej chwili. Proszę. Jak Ty byś kiedyś w latach 90. Pojechał na zakupy do centrum handlowego Klimczok i mógłbyś wjechać takim spiralnym yy, <laughs> gary, gary, jakby wiesz, na parking piętrowy, to był absolutny ewenement w tamtych czasach, to ty byś w ogóle zrozumiał, co to był wielki świat w tym Bielsku białej wtedy. Rozumiem, dobra, już, już mi to więcej mówi. Choć trzeba przyznać, logistycznie jest bardzo dobrze połączony. Trasy, autostrady. No bliskość autostrad właśnie, no, 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 to ma, to ma nawet do Niemiec wtedy. A no. tam jest taka trasa, jedna z takim charakterystycznym zakrętem... Idiotów chyba, czy jakichś takich wariatów. On ma jakąś taką On nazwę, ma jakąś nazwę, że już chyba tysiąc chyba samochodów... Chyba zakręt idiotów. Tak, tam już ponad chyba tysiąc samochodów wypadło z tego zakrętu. No, e... źle wyprofilowane jest ponoć. Tak, kojarzę, kojarzę... E... No drogi, prawdę powiedziawszy dojazd do Bielska niektórymi drogami też nie jest najlepszy, biorąc pod uwagę te doły, które tam są. Nie mam na myśli autostrady do Krakowa, tylko e, trasę na Częstochowę bodajże. No, ale wiesz, no trasa na Tych i tak dalej. To Dobra, już Paweł, już, już odchodzimy od tematu. No, trochę. Tak. E, tak czy inaczej, mamy nadzieję DEA Polska, że będzie wam się tam dobrze e, tak. funkcjonowało. I, I że nas mimo wszystko zaprosicie do siebie. <laughs> Dobra, idziemy dalej. To jest duża informacja, do której oczywiście jak zawsze dotarliśmy, jako pierwsi, być może jako jedyni. Chodzi o zmianę na stanowisku prezesa VBH Polska. No, nie da się ukryć, że wielka zmiana, ponieważ no, być prezesem, stworzyć oddział, być jego prezesem no i 20 lat go tworzyć i rozwijać, no i nagle decyzja o przejściu na zasłużoną oczywiście emeryturę. No, mówimy oczywiście o panu Andrzeju Wyszogrockim, który z ostatnim dniem 2020 roku zakończył pracę właśnie jako no człowiek prowadzący VBH Polska. Co ciekawe, nie wszyscy może o tym wiedzieli, pan Wyszogrodzki naukowo pracował na Uniwersytecie Warszawskim, ale także na, w Ośrodku Fizyki Doświadczalnej w Hamburgu. I fajnym tematem się zajmował. Nie wiem, mhm. cóż to oznacza, ale on specjalizował się w zagadnieniach wysokiej próżni. Nie wiem, czy z niska też próżnia, jak to się mierzy, ale wysoka próżnia. Wysoka próżnia brzmi lepiej niż niska próżnia. Tak. Tym niemniej myślę, że, że będzie okazja do kontynuowania kariery naukowej, a wręcz powiedziałbym takiego wręcz nadania jej jeszcze lepszej, ważniejszej rangi w życiu. 20 lat utworzenia oddziału. Miałem okazję wielokrotnie z VBH Polska współpracować, może nie bezpośrednio z panem prezesem, bo bardziej no, operacyjnie, mhm. ale, ale no, duża, duża historia, poważna zmiana. Niedawno w połowie roku ukazał się wywiad w forum branżowym tak. z panem prezesem, więc Był zachęcamy, żeby wrócić, wrócić do niego. Dokładnie, więc... No, dziękujemy za te lata współpracy no i życzymy, żeby oddala się Pan na tej emeryturze, e, jakieś nowe hobby się może pojawi jakieś nowe wyzwania też w takim już, w takiej rzeczywistości no, po e, pracy. A że w okolicach Warszawy wiatr hula, w Warszawie i w okolicach, no to mamy również e, zmianę e, kolejną już e, w GEZE. E, jak się dowiedzieliśmy, w zasadzie dostaliśmy bezpośrednio wiadomość, tak. za co dziękujemy, bardzo nam miło, że, że Pan o nas pamiętał. E, z firmy GEZE odchodzi Pan Paweł Barnaś, e, czyli osoba... E, z, ze stanowiska dyrektorskiego, która przez 20 lat współtworzyła tą firmę. E, przez pana Daniela chyba została ściągnięta. Tak, tak, chyba z dormy, z tego co pamiętam, miałem okazję porozmawiać z panem Pawłem przez chwilę. E, akurat go złapałem w momencie, w którym żegnał się z, z firmą, więc troszkę tak włączyły mu się sentymenty, tak był szczęśliwy, bo zaczyna nowy rozdział zawodowy, nowe wyzwania przed nim na razie. Jeszcze nie wiemy gdzie. Wiemy, ale nie powiemy. E... Ty wiesz, ja nic nie wiem. No to, to ci powiem poza anteną, żebyś też mógł wiedzieć, ale obiecałem mu, że, że na razie milczymy na ten temat. Od 1 lutego rozpoczyna swój nowy etap zawodowy. No coś się kończy, coś się zaczyna, no, ale to już kolejna osoba, która ostatnio odeszła właśnie z GEC. Wspomniałeś o panu Jacku Danielu, no to, to właśnie też jest osoba, która pożegnała się z tą firmą nie tak dawno, wcześniej prezes no, Waszybog, bo... tak, tak, który odszedł na emeryturę również, choć nie wiem, czy tam szuka jakichś nowych wyzwań. Ja w międzyczasie w ogóle się dowiedziałem, że, że to się jakby nie kończy tylko na osobach, o których my wiemy, czy osobach, które znaliśmy, ale że hmm. bardzo dużo ludzi e, zmienia pracę obecnie. Widać ewidentnie, że jest e, poważne przewietrzenie w firmie. E, Wiąże się to zapewne ze zmianą koncepcji, z nowym prezesem, który ma swoją wizję. Myślę, że dużo, dużo zmian także w działaniach, w działaniach firmy będzie za jakiś czas zauważalne. Na razie czekamy, bo nie wiemy jakby jak to się dalej potoczy, czy nie znamy, nie znamy planów, ale widzimy, że, że zmiany na pewno będą zauważalne. Zastępują, tak. Mhm. Kolejna informacja. Tym razem przechodzimy do Urban Polska. Urban Polska podsumował dla nas ubiegły rok nie chcę chwalić się dokładnymi wynikami finansowymi, natomiast z tego co usłyszeliśmy, one są bardzo zadowalające. Był udany poprzedni sezon dla firmy. No i jak powiedział nam prezes firmy Urban Polska, pan Janusz Bubień, są zadowoleni i mało tego mają też bezpieczny już pakiet zamówień na rok 2021-2022. Czyli tutaj też powinny być dobre wyniki finansowe, ale dla nas jakby kluczowa jest informacja o tym, że są tutaj podejmowane nowe plany inwestycyjne, które mają zwiększyć moce produkcyjne. Urban Polska już 4 stycznia rozpoczęła się budowa nowej, czwartej już hali produkcyjnej wraz z zapleczem w postaci placu manewrowego oraz parkingu. Całość ma mieć około 4000 m2. Yy, o nie miałem, o nie, o nie miałem. miałeś. 4000 metrów 4 i zatkało cię. E, dobra, idziemy do kolejnej informacji. Kolejna informacja to Asa Abloy, która uwaga, uwaga, wcale nikogo nie kupiła. No właśnie, i to był chyba największy szok dla mnie, że nie kupili a sprzedali, ale pewnie sprzedali, żeby kogoś innego kupić. E, pewnie to się zaraz e, wydarzy. Otóż e, dział zajmujący się produkcją drzwi e, w należącej do Asa Abloj w firmie Gardesa e, w pełni przechodzi pod skrzydła nowego właściciela. E, wkrótce s, e, sprzedany dział także. Zaraz. E... Wkrótce zostanie to sprzedawany dział ma. związany z okiennicami w Gardesa. E, tak, więc e, nabywcą firmy jest firma Bertolotto. Włoska firma. Bertolotto. Brzmi... Brzmi włosko, prawda? Brzmi bardzo włosko. Bardziej włosko się nie da brzmieć. E, no i co jeszcze wiemy? E, zbycie spowodowało stratę kapitałową i koszty wyjścia w wysokości 18 milionów euro zaksięgowanych w czwartym kwartale 2020, o czym się powiedzieć. również dowiedzieliśmy. E, musiałem to przeczytać, musiałem tą informację przeczytać, bo jej wcześniej nie znałem, przyznaję się szczerze. Wiedziałem, że e, wiedziałem, że sprzedali, a nie kupili. Natomiast e, teoretycznie już jakieś informacje ekonomiczne były, wyniki finansowe jakieś tam się pojawiły, no, takie, wiesz, albo się wiemy, nie pojawiły, nie powiemy, bo, ktoś, bo tak. ktoś nam nie powiedział, ale tutaj mamy teraz informację z pierwszej ręki potwierdzona, sprawdzona. Jaka ładna suma będzie w niej. Proszę bardzo. Uwaga. A chodzi o informacje z firmy Porta, czyli e, naturalnie rzecz ujmując lidera e, naszej branży stolarki. E, najpierw zacznijmy może od tego, ile im się udało wyprodukować, a później ile na tej produkcji zarobili. Otóż w 2020 roku firma wyprodukowała ponad 1 600 tysięcy drzwi i ościeżnic. No i... E, Ile na tym zarobili? Ym, za miniony, rok, y, obro, y, za miniony rok obroty wyniosły 566 milionów złotych. Myślałem, że będzie 500, ale, ale jest 566. Y, co oznacza 20, niemal 20% wzrost względem roku 2019. No przypomnijmy, że właśnie we wspomnianym przeciebie roku to było 475 milionów złotych, więc no pękła tutaj ta bariera y, pół miliarda. Y, firma otworzyła, to jest ciekawostka, firma otworzyła swój y, punkt sprzedaży na Islandii. No, powiedziałbym ci, że to dosyć jest egzotyczny kierunek, mm -hmm. ale jak okazuje się, również Islandczycy potrzebują drzwi. Eee, a to niespodzianka. Aha. Co jeszcze więcej możemy powiedzieć, porta w minionym sezonie powiększyła swoją załogę. Zatrudnionych zostało 329 nowych pracowników. Firmie udało się zmniejszyć o 30% liczbę wypadków pracy, co jakby się porównuje do, do, do lat wcześniejszych. Co jeszcze? W ramach ochrony sanitarnej pracownicy otrzymali 9 tysięcy maseczek, 6,5 tysiąca płynów do dezynfekcji oraz 5,7 tysiąca przyłbic. I powiem ci, że właśnie ja specjalnie zamieściłem to ostatnie zdanie w, w tej informacji, bo to uzmysławia, jak duże przedsiębiorstwa mają dodatkowe koszty związane z pandemią. E, wiesz, niby nic, ale zobacz sobie, ile ten koszty zakupów tego typu. E, Porta miała też fajną akcję kosztują. świąteczną, jak dobrze pamiętam, że e, ludzie. W dużej mierze na pracy zdalnej, na pracy takiej no home office, e, otrzymywali paczki, kurier tam przyjeżdżał, znaczy kurier firmowy, kurier, czy tam jakiś dedykowany specjalnie do tego. E, rozwoził paczki dla pracowników. E, co więcej, mamy e, w 19 roku, przepraszam, w 20 roku powstała e, instytucja e, w, w, w firmie Porta, e, instytucja rzecznika praw e, klienta. klienta, tak czy czy to się tak nazywało dokładnie? Nie, nie pamiętam jak się to nazywało, ale pamiętam, że rozmawialiśmy właśnie z, z rzeczniczką praw klienta, no tak, roboczo to nazwijmy. Tak, możemy jakby nazwę własną mylić, ale chodzi oczywiście o osobę, która, e, która odpowiada na zapotrzebowanie klientów, rozwiązuje ich problemy, e, wspiera ich w procesie zakupowym, a także w procesie reklamacyjnym ewentualnym. E, nietypowe e, zamówienia, zlecenia, super pilne też trafiają. Pamiętam, że tam były jakieś związane z jakimś ślubem, tak. że chcieli e, państwo młodzi mieć nowe drzwi, przez które będą mogli przejść. Oczywiście pan młody, e, pan młodo będzie na rękach wtedy wnosił i chyba udało się jakoś tak uh... No, jakoś skrócić, mega, tak, bo to, ten, ten było, to, był, to był jakiś wyjątkowy, wyjątkowy właśnie, wyjątkowo krótki termin i takie, takie nietypowe rzeczy trafiają do, do pani Renaty. Natomiast, no właśnie, oprócz tego, że takie nietypowe rzeczy, no to naturalnie procesy reklamacyjne, czy jakieś dylematy klientów, nietypowe zamówienia, trudne, na które normalnie trzeba by było odpowiedzieć, nie da rady. Więc to też jest fajna instytucja, fajna rzecz. Mówiliśmy o tym w trakcie, Roku. E, co jeszcze? W kontekście porty spekulowało się o wejściu na giełdę, a na pewno głośno się mówi o e, emisji akcji, e, która chyba została e, tymczasowo jakby akcja została wstrzymana i, i e, no nie wiem na jakim jest etapie, ale wiemy mówiło chyba, się o tym głośno, tak. że, że będzie emisja akcji. Wiem, że formalnie porta przygotowuje się właśnie do ewentualnego takiego ruchu pokazania się na giełdzie. No, no znaczy, wiesz, no emisja akcji wcale nie musi oznaczać wejścia na giełdę, tak? Oczywiście. Bo mogą, ją emito tak. mogą akcje emitować wewnętrznie. Mhm. E, czy mogą jakby e, gdzieś, e, no... Niepublicznie to zrobić. E, tym niemniej no jest, jest taka informacja, no i jeżeli to by oznaczało wejście na giełdę, no to to jest bardzo ciekawa opcja. No i powiem Ci, że często w takich spekulacjach kandydatów branżowych na giełdę ta porta się przywija. E, dobra, zobaczymy co z tego wyniknie, może e, pierwsze półrocze nam przyniesie odpowiedzi, e, tymczasem przechodzimy do punktu kulminacyjnego, oznaczyłeś go jako e, suchar z pozdrowieniami dla firmy Pagen. Tak, bo jakby riposta na ten e, suchar będzie związana z ich okolicami. O jakim piwie myśli kot? O kocim. Ładne? Piękne, piękne. E, no i cóż, tak to dobiegł końca 90 odcinek. Słyszymy się i widzimy jak zawsze za tydzień w poniedziałek. Mam nadzieję, że będziemy mieli równie dużo pozytywnych, dobrych informacji. W międzyczasie grupa branżowisko. Może zainicjujemy jakąś małą aferę. Jak zawsze. No dobrze, do usłyszenia. Dziękujemy do usłyszenia. serdecznie.